O, witam wszystkich celtycki. Kolejny wypad. Wróciłem tutaj w miejsce, gdzie jest Boathouse. Tam po lewej stronie jest wapiennik. W tamtej okolicy wyszło mi bardzo dużo buteleczek małych po farbie do butów firmy Lady Esquire z lat 50. 60. Jak byłem tutaj wtedy, wody było zbyt dużo, żeby się dostać tutaj w okolice tego mostu. Próbuję dzisiaj brzegiem. Na środku tak samo jest głęboko, ale brzegiem jakoś mi to idzie. Będę się musiał wyłączyć. Na tej coś jest. Tak, jest literka G. A nie, sorry, są trzy literki. HGA. Dobra, zrobimy tak. Ja się tutaj rozpakuję. Tutaj w tym miejscu będzie baza, tutaj pod tym drzewem. No i jak będzie coś do pokazania, będę się załączał. O, kolejna cegiełka. Z tym, że ma tutaj jeszcze na sobie zaprawę. Bricks. Tutaj jest bodajże Chester Fire Bricks. Coś mi się wydaje, że ją poznaję. Moment. Już ją chyba gdzieś widziałem. Zostaje z uwagi na to, że ma zaprawę, jest delikatnie ubita. Tutaj jest bodajże ten taki Science Cream. Zobaczcie, to jest trójkąt, tą zabieram. Coś tutaj było na niej. Jakiś logo. Wydaje mi się, że to jest Science Cream. Też jakaś taka pasta. Z metalu. I tutaj kolejna. Będę wyciągał latarkę i będę wchodził tutaj pod ten most. Zobaczymy, co tam pod mostem się znajduje. Części jakieś tutaj. No, gdzie jestem w ogóle? To jest tutaj cały ten kompleks. To jest tunel, który napędzał koło młynowe. To koło młynowe widać tutaj po prawej stronie. Zaraz pokażę lepiej. I tam jest drugie po lewej stronie. Stara fabryka kukurydzy. Dobra, wyciągam latarkę i spróbuję tam wejść pod ten most. No i macie koło tutaj napędowe od młyna. Tam jest dalej mechanizm, te wszystkie zębatki, wał korbowy. No, w dosyć dobrym stanie tutaj. Brakuje tylko tych elementów drewnianych. No, świetna sprawa. No i tam ten moment obrotowy przenosił się na prawo. Tutaj jest, widzę, koniec tej rury, ale ta rura tam dalej wchodzi na w tą prawą ścianę.
O, szkoda, że tutaj jest tak głęboko. O, dalej pod mostem parę zdjęć zrobiłem. Teraz wam coś pokażę. Tutaj jest coś okrągłego, szklanego. Wydaje mi się, że to jest mały słoik. Moment, muszę sobie jakoś tutaj poradzić. Co my tutaj mamy? Wow. Co to jest? Fajne, dekorowane. Zobaczcie. O, szklane, jest cały. Nie jest nigdzie pęknięte. To może być starsze. I tak mi się wydaje, że to będzie miało te 100 lat chyba. Zabieram. Kurczę, nie mam pojęcia, z czego to jest. O, fajny grat, wpada. O, już mi się przypomniało, z czego to jest, po chwili. Moment, tutaj się przyniosę na jasne. O, to jest nakrywka od słoika. Zobaczcie. Świetna sprawa. Jakiś kwiat tutaj u góry. Rowki na brzegach, żeby szło chwycić, żeby się nie ślizgało. No piękność, piękność. Powiem wam, że w tamtych czasach robili rzeczy na serio fajne. Dobra, to idzie tutaj koło tej buteleczki mojej z tym trójkątem. I coś wam pokażę teraz. Znowu kształt tutaj gdzieś był. Bo tam jest. Patrzcie. Znowu kształt okrągły. Co to jest? A! Świecznik, 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 bo tutaj jest to jest chyba resztek, moment. Potrzebuję jakiś skrobek teraz w miarę mały. Zobaczymy tym. Tak, schodzi świeczka. Zobaczcie, cały świecznik wyszedł spod mostu. Też dekorowany tutaj na brzegach. Też jakieś kwiatki. Świetna sprawa to miejsce. Także zostaje jeszcze tutaj na jakąś godzinę, zobaczymy co będzie z tą wodą. Na razie jest nisko, ale nie pamiętam, o której godzinie był przypływ się zaczyna dzisiaj. Na razie idzie tutaj, zobaczcie. On z metalu. Albo korba, albo to jest miecz. Co to jest tutaj? Aj, cholerka. Tutaj jest jakiś metal, ale nie wiem, czy będę w stanie go wyciągnąć. Chyba nie. Bez chori chori. Chori chori został w domu. Miecz tak samo zostaje. O, kubek widzę. Jasny kubek. Założy się, że on będzie pęknięty. Uwaga. O, może być cały. Moment. Cholerka, bez chori. Troszeczkę słabo, ale tutaj haczy jeszcze o ten duży. Spróbuję go na tą lewą stronę tutaj wysunąć. No, tak samo, zobaczcie buteleczki. Uwaga. Wow, jest cały, dobra. Mogłem się założyć. Mogłem się założyć, że jest cały. Zobaczymy co za jakaś filiżanka. Jest coś na niej. Możliwe, że jest coś na spodzie. Zobaczę w jakim stanie jest. Nie wiem czy będę. Czy będę miał doczyścić, żeby coś tam przeczytać. Dobra, no jest cały, także zabieram. Wydaje mi się, że jest nowszy. Dobra. On na razie idzie na bok tutaj. Jak będę miał ochotę na herbatę, to się przyda. Nie, ten jest nowszy. Texas. Pisze na dole. Patent. Patent applied for Texas registered trademark. I tak jest nowszy.
Zostaje. O, pod tym pierwszym mostem tutaj widzę klapę, więc to, że nie wiem, czy mi się udają podnieść kawał żelastwa pewnie. No to raz, a dwa. Jest przywalona tutaj innymi gratami, kamieniami. Moment. No tak samo, no name. No zobacz, spróbuję. Oh. Nie, potrzeba przynajmniej dwie osoby. Jakiś łom. Łom by się przydał. Tak, ona jest wmontowana tutaj w dno. O, butelka wyszła. Która to jest? Thomas Jennings, wow. Jakoś nie miałem szczęścia do nich. Dosyć dużo ich już widziałem w życiu, ale wszystkie były gdzieś pęknięte. To jest cała. Fajnie. No wpada oczywiście, zobaczcie w jakim jest stanie. Cork. Tak, trademark TJ Cork Thomas Jennings and Company Limited. No świetna sprawa, cała butla wyszła. Zabieram. Jaki taki klamor leżał w rzece. Zobaczcie. Taki czubek z metalu. W środku ma później jakąś wypustkę z obu stron. Z niczym nie kojarzę. Dalej się poszerza. Ktoś coś wie tu w komentarzu. No coś też związanego właśnie z fabrykami starymi, z młynami, albo z maszynami, albo ze statkami, tutaj, z łódkami. Tutaj jest ten boathouse. O, zobaczcie to miejsce tutaj. O matko. Co to jest w ogóle? Dobra, moment. To na razie idzie. Tutaj. Zobaczcie. No, tak wyglądają właśnie stare dumpy. Patrzcie, wszędzie tutaj. Wszędzie butelki, normalnie warstwy. Warstwy tych butelek. Wszędzie, zobaczcie. Wszędzie szkło. Dobra, zaraz wrócę do tej tutaj. Science Cream. Mi się kojarzy. Tak, zobaczcie. O, idzie na lewo. O, te, które zostawiam, idą na lewo. Te, których nie chcę, których nie zabieram, idą wszystkie na prawo. Staram się tak rzucać, żeby się nie potłukły. Zobaczcie, butelka za butelką tutaj. Wszędzie butelki. O, tutaj w tym miejscu są same nakrętki od słoików. Zobaczcie, ile ich jest. O, tam się ciągną dalej, jeszcze na metr. Także ktoś je tutaj, te śmieci jakoś je porozdzielał. Szkło osobno. Moment. I nakrętki osobno. Kolejny no name. Zostaje. Szkoda, że one są wszystkie tutaj no name, bo jest ich tutaj bardzo dużo. Dobra, idę dalej.
Ja zrobiłem kolejne 20 metrów. No zobaczcie tutaj. No inne graty też tutaj leżą, zobaczcie, tutaj jest kawałeczek tej samej, co ja przed chwilą znalazłem. I tak wygląda w środku. Wszędzie butelki. A pod butelkami kolejne butelki, to są warstwy. I tutaj jest jakaś z korkiem. I coś białego w środku. Zobaczcie, korek. O, tam doszedłem na sam koniec. Wyglądało na to, że te butelki się tam kończą. O, zobaczcie, te małe. Lady Esquire. Tu jest druga. Tutaj jest trzecia. Tam ich widzę więcej. Moment, spróbuję się tam jakoś dostać. Wszędzie tutaj cegły. Cegły. Tutaj jest kolejna. Już jest ciemno tutaj, moment. Zahaczyłem się, ale sekundę później już byłem odhaczony. Ajdź. Zobaczcie, tutaj jest kolejny depozyt tych Lady Squire. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden, dwa, na trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, dwadzieścia. Aha, dobra. Z tego co widzę, to pod spodem jest kolejne paręset. Wydaje mi się, że tam widzę butelkę tą taką jasną z kamionki, ten słój. Spróbuję się tam jakoś dostać. Tylko jak? Zobaczcie, tutaj wszystko wisi na włosku. Coś mi się wydaje, że będzie powrót tutaj w to miejsce. I to nie jeden powrót, tylko wiele. Tak myślę, że mogłem tutaj dorwać jakieś większe wysypisko. Bądź cała. Nie mam żadnego nożyka, żeby ją wydłubać. Moment, zobaczymy, czy będę w stanie ją tak wyciągnąć. Uwaga! No, poruszyła się, ale mam nadzieję, że będzie cała. Wychodzi, uwaga! Bądź cała. Wow! Świetnie. Mam także wpadła kamionka dzisiaj. Dla odmiany, zobaczcie, jaki gigant. Dekorowany. Wow! Piękna sprawa. O, coś powinno być, jakiś jest stamp chyba na dole. Nawet jak będzie bez stampu, to... Moment. Tak, tutaj jest stamp. O! Kurde, co więcej tutaj dodać? No, ślicznotka. O, rejon Wapiennika. Powiem wam, że ten powrót to normalnie z tego powrotu zrobiło się mega wyzwanie. Mega misja. Jak się stamtąd wydostać? W pewnym momencie tak się zakrzaczyłem, że już później w ogóle nie widziałem. O, jeez. Już w ogóle nie wiedziałem, czy się stamtąd wydostanę. Którędy, tędy. Zobaczcie, tutaj takie korytarze. Labirynty. Już robię od pół godziny. Dobra. Teraz kwestia podstawowa, czy torba tam jeszcze jest. Jak woda poszła do góry, to ją zabrała. A nie, wody jest mało. Dobra. Powinna być.
Tak jest, już mam momentami w wodzie. No tam jest parę gratów do spakowania. Zobaczcie, jak tutaj rozkopane. To co? Jakiś kwadrat. Moment. Gdzie jest ten kwadrat? Coś tutaj wystawało. Dobra, na razie to zostawię. Te dwie były do zabrania. Tutaj część z tych. Ta. Trzy. Momentu, jest jeszcze jedna. Czwarta. Ta była do zabrania. Ta jest też Lady Esquire. Dobra, i to chyba wszystko, ale tutaj będzie powrót na pewno. Widzieliście, ile tutaj jest butelek. Teraz moment, ta też pada. Wiekopomna chwila czyszczenia butelki niebieskiej. Wydaje mi się, że jest cała. Całusieńka. Kurczę, mój drugi dobry fant. Fant butelkowy z dzisiaj. Zobaczcie. O, kolor taki fioletowy. Piękna sprawa. Na korek tak samo. To jest kamionka i jest glazurowana. Jest niebieska glazura na niej. Nie mam pojęcia, z czego, z jakiegoś alkoholu. Z jakiegoś lepszego chyba alkoholu. Z jakiegoś droższego wtedy, w tamtych czasach. No, zabieram. Pikność. Dobra. Butelka wpada. I co? I to by było pożegnanie. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Następny będzie tutaj. Tam, gdzieś tam. O, tu była klasa. Tu była klasa wspinaczki. Wysokogórski, celtycki na K2. Dobra, są oba graty. Teraz graty będą przekładane. Te dwie butelki pójdą osobno.